Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z troszeczkę inną formą filmu. Zazwyczaj to były vlogi, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać haul zakupowy z H&M-u. To są paczki, które przyszły do mnie już jakiś czas temu i tak czekają na swoją kolej na rozpakowanie. I jak mam być szczera, do końca nawet nie pamiętam, co w nich było. Wiem, że są w większości produkty świąteczne już, tak? Więc powolutku, mimo że jeszcze mamy wrzesień, przygotowujemy się do tego sezonu zimowego. Nie no, żartuję. Jeszcze nie, ale zamówiłam te rzeczy ze względu na to, że wiem, że po prostu potem ich w sklepach po prostu nie będzie. I taka jest niestety prawda, że teraz wszystko coraz wcześniej zaczynamy zamawiać ze względu na to, że w sklepach to się coraz wcześniej pojawia, a już potem przed samymi świętami, no to taka jest dosyć kicha. Oj. Przed samymi świętami to już jest taka po prostu kicha i naprawdę tych rzeczy w sklepach już najfajniejszych niestety często nie ma, albo są po prostu w jakichś takich chorych cenach. Także u mnie dzisiaj będzie haul zakupowy i pokażę Wam właśnie w większości świąteczne rzeczy, ale naprawdę nie jestem pewna do końca, co ja tam tym razem zamówiłam. Dobra, lecimy może po kolei. To jest wszystko popakowane w takie, widzicie, kartoniki, także będę wszystko na bieżąco tutaj przy Was. Ale piękne. Patrzcie to. Zobaczcie. Zobaczcie te pudełeczko. Mówiłam, że to już będzie świąteczny haul. Zaraz Wam pokażę, co tutaj w środku mamy. Ale jeżeli w środku jest to też tak ładnie opakowane, no nie, w środku troszeczkę już to jest, tak wiecie, po prostu pozabezpieczane, ale już Wam pokazuję, są to kubeczki do espresso. Zobaczcie, jakie urocze. Piękne, prawda? Dwie sztuki. Nie będę teraz wszystkich rozpakowywać, bo tutaj wiadomo, że to by za długo trwało, ale zobaczcie, taka filiżaneczka do espresso razem ze spodkiem w świątecznych, pięknych klimatach. Także w zestawie są dwie sztuki i wszystko jest właśnie zapakowane w takie piękne, urocze pudełeczko. Myślę, że fajnie by się to też sprawdziło na przykład na jakiś prezent świąteczny dla kogoś. Mega sprawa. Wiem, że to też już było w ofercie H&M-u, potem to było wyprzedane i ponownie się pojawiło. Jak tylko się pojawiło, to ja to od razu zamówiłam. Także taki mamy zestaw pięknych filiżanek do espresso. Jeżeli pijecie espresso, to myślę, że jest to produkt dla Was. Oczywiście no nie każdy właśnie za espresso przepada. Ja Wam powiem tak, że jak dla mnie to espresso w smaku bardzo średnie. Ja espresso piję na raz. Jeżeli nie chcę w danym dniu wypić na przykład kawy z mlekiem, bo to mleko też nie do końca mi służy, no to wtedy właśnie sięgam po espresso, zapijam tu szklanką wody i jest, wiecie, moc, a przynajmniej nie muszę pić takiej kawy z mlekiem. Następna rzecz to jest również świąteczny kubeczek. Tych rzeczy świątecznych będzie tutaj zdecydowanie więcej, ale już Wam pokazuję. To jest dokładnie coś takiego jak ten mniejszy, tylko że oczywiście w większym formacie. Zobaczcie, jakie piękne świąteczne klimaciki, reniferek. Tutaj mamy choinkę, domek ośnieżony. No piękne. Według mnie naprawdę fajne kubeczki świąteczne. Mam ich dwie sztuki, także dwie filiżanki do espresso, dwa kubeczki tak większe na jakąś herbatkę albo na przykład na cappuccino. Też się świetnie sprawdzi. Kolejna rzecz, to powiem Wam, jest coś, na co ja się chyba najbardziej cieszyłam. Polowałam na to w zeszłym roku, ale wszędzie, gdzie wydawało mi się jakieś takie fajne w wymiarach albo jakościowo, to były naprawdę mega, mega drogie. A mianowicie, słuchajcie, takie podłuchy laski. Zobaczcie, jakie one są świetne. Piękne. Stwierdziłam, że mam ochotę właśnie na takie poduszki. Jeszcze nie wiem, nie zdecydowałam, czy one będą u dzieci w pokoju, czy na przykład tutaj, nawet na dole, na tapczanie. Ale w takim fajnym, świątecznym klimacie mam zamówione dwie sztuki, także jeszcze zobaczymy. Albo będą na dole, albo dam dzieciom. Następna rzecz to taki piękny, uroczy talerzyk. Też świąteczny. Ja wymyśliłam, że jeden taki talerzyk postawię na dużym stole, a drugim na tym kawowym i na przykład na jakieś pierniczki. No piękne są po prostu te printy świąteczne. Takie
klasyczne, naprawdę jak dla mnie to naprawdę mega, mega, mega fajne. Dalej jakieś pudełeczka, zaraz zobaczymy co tutaj jest. Naprawdę, szczerze mówiąc, kompletnie nie pamiętam co tutaj już zamówiłam. Ta paczka chyba stoi dobre 2-3 tygodnie, jak nie więcej, także nie jestem pewna. Zaraz rozpakujemy. A, to są dynie, słuchajcie. Ja zapomniałam, że ja pozamawiałam piękne dynie. A one tak czekały sobie tutaj, zamiast je powyciągać. Pojemniczek do przechowywania różnych rzeczy. Ja to wymyśliłam sobie, że po prostu będą stać na stole. Mam zamówione 2 sztuki takiej. Jedna będzie albo na przykład na przedpokoju czy coś, ale no pięknie się prezentuje. Także taka dynia. Tu słuchajcie, mam kolejną dynię, z tym, że w czarnym kolorze. Chciałam właśnie w 2 takich różnych odcieniach, żeby mieć takie kontrastowe barwy i one naprawdę nie były jakoś super drogie. Oglądałam je i w TK Maxie, oglądałam je na stronie Nexta na przykład. I tam zdecydowanie cenowo po prostu było o wiele drożej, także wzięłam po prostu sobie te. Ja jeszcze miałam jakiś kupon rabatowy, więc naprawdę wyszło mi to bardzo korzystnie cenowo. Więc mam 2 sztuki takiej dyni w kolorze czarnym. Fajnie pudełeczko, można sobie na różne rzeczy sobie tu wykorzystać. I 2 w tym poprzednim takim beżowym, chyba tak. Także mega fajny produkt, zaraz sobie tutaj postawię to na szafkę. Na stoliczek kawowy i myślę, że będzie się fajnie prezentować te jesienne, długie wieczory. No i słuchajcie, już ostatnia rzecz, którą... A nie, przedostatnia, jeszcze jedną Wam pokażę, ale tamto będę próbowała jeszcze zwrócić, ponieważ niestety, ale kompletnie mi to nie przypadło do gustu. Ja teraz nie wiem, ile jest czasu w H&M na zwrot? 14 dni czy 30? W Zarze chyba jest 30, nie wiem jak jest to, ale jeżeli tylko się jeszcze uda, to na pewno będę chciała zwrócić jedną rzecz. A tutaj jeszcze mam ostatnią rzecz do kolekcji, czyli taki pojemniczek na świąteczne ciasteczka albo jakieś inne różne słodkości. Idealnie też do postawienia właśnie na stół. Będzie się to pięknie prezentować na tle takich innych świątecznych dekoracji. Tu mamy takiego pięknego tutaj króliczka. No pięknie to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie wykonane produkty i w dosyć takich klasycznych printach, ale mi się takie coś mega bardzo podoba. Także tutaj taki pojemniczek jeszcze na ciasteczka świąteczne, na pierniczki się też pojawił. Będzie stać na pewno na stole albo może tutaj w kuchni na tym moim półwyspie, żeby każdy miał dostęp do świątecznych słodkości, także taki pojemniczek też tutaj mi się znalazł. Ostatnia rzecz, której Wam nie rozpakuję, bo nie jestem pewna, czy przypadkiem nie będę mogła jeszcze tego zwrócić, to jest taka, słuchajcie, mata wycieraczka przed wejściem w świątecznym klimacie, ale powiem Wam tak, niby jest spoko, no taka typowo świąteczna, ale coś mi jakoś tak w niej nie za bardzo pasuje. Nie jestem pewna, czy mam ochotę ją tutaj rozkładać gdzieś przy drzwiach. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze, ale tak myślę, że chyba będę próbowała ją oddać. No nie wiem, szczerze mówiąc jakoś mi tak to zajeżdża taką, nie wiem, taką tandetą mega mocno. Także kochani, to już jest wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy z H&M-u. Mega się cieszę po prostu z tych poduszek, bo zaraz zresztą sprawdzimy, ile one kosztowały, ale ja z tego, co widziałam gdzieś na różnych stronkach, one bardzo często wychodziły po 150-200 zł. To była taka cena naprawdę, wiecie, no jak dla mnie to totalnie przesadzona. Słuchajcie, taka poducha w H&M-ie kosztowała 54 zł. Więc zobaczcie, jaka tu jest przebitka cenowa, a jakościowo naprawdę ona się mega fajnie tutaj wizualnie prezentuje, bo nie widzę tutaj, żeby, wiecie, to była jakaś taka tandeta. Także no pięknie. Myślę, że naprawdę będzie to taki fajny, świąteczny dodatek dekoracyjny do pokoju. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to aha, wycieraczka 54. A, jeszcze żebyście mieli też to właśnie na uwadze, że ja wszystko zamawiałam z jakimś tam dodatkowym rabatem klubowicza i na przykład za któreś zamówienie, bo to było, przyszło mi w 2 czy 3 różnych paczkach,
No to za któreś tam z tych zamówień zapłaciłam 50 zł mniej. To było chyba na tych kubeczkach, więc one na przykład za 50 zł, zamiast 50 ten dwupak mieszanek do espresso, to zapłaciłam chyba 30 coś, także naprawdę mega fajna. A jeżeli chodzi o to, no to naprawdę jestem mega zachwycona i cieszę się, że zdecydowałam się to kupić wcześniej, bo tak jak mówię, założę się, że za jakiś czas tego w sklepach już po prostu nie będzie. Teraz to już zobaczcie, od kiedy na przykład są wszystkie ozdoby na Halloween, to ja już naprawdę chyba w sierpniu spokojnie, to już było w TK Maxie wszędzie wszystko, a kiedy jest Halloween, tak samo na przykład znicze na Wszystkich Świętych, no to przecież to już od dawna w sklepach wszystko stoi. No i oczywiście świąteczne ozdoby też już wszędzie się pojawiają. Ostatnio byłam w Action, tak, w Action byłam, i tam też już po prostu całe regały przepełnione świątecznymi ozdobami. No i wiadomo, że jak to się już potem wyprzeda, to już zostaną na koniec same resztki. Także żyjemy w dziwnych czasach, kiedy o takich rzeczach trzeba pamiętać ze sporym wyprzedzeniem, bo już potem to naprawdę ciężko na coś fajnego trafić. Albo właśnie, jeżeli już trafimy, to w bardzo, ale to bardzo wysokich cenach, więc przepłacamy. Także dajcie znać, czy wy też już powolutku myślicie o świętach. No ja mówię, ja tylko tak zwróciłam uwagę na te wszystkie ozdoby. Jeszcze jakoś tak typowo o świętach nie myślę. Jest na razie tak piękna pogoda za oknem, że korzystamy jeszcze z takich ostatnich podrygów lata i tej wczesnej, takiej pięknej jesieni. A wiecie, jeszcze o zimie w ogóle nie myślę. Kompletnie nie chcę sobie wyobrażać, że musimy wszystko pochować na ogrodzie i zrezygnować z takiego spędzania właśnie czasu tam. Natomiast no, ozdoby są już kupione, reszta będzie z zeszłego roku, bo tam też mieliśmy sporo. Jedynie co, to świeża choinka i myślę, że to będzie chyba wszystko, co w tym roku będzie kupione, także mega się cieszę, ale mówię, dajcie też znać, czy już myślicie o świętach, czy myślicie o kupowaniu świątecznych rzeczy, czy jeszcze na przykład żyjecie wakacjami, bo wiem, że jeszcze sporo osób na wakacjach, czy na przykład myślicie o Halloween, czy macie jakieś fajne ozdoby na przykład na Halloween. Myśmy ostatnio z Marcinem widzieli fajne, ale jakoś tak szkoda nam było trochę kasy na takie coś, także tutaj zdecydowanie wolę wydać pieniądze i kupić coś już na ten grudniowy, świąteczny czas. Także mam nadzieję, że ten haul Wam się podobał. Być może się czymś zainspirowaliście. Jeżeli tak, to dajcie też znać, co Wam się z tego haulu zakupowego najbardziej spodobało. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie.